Hej, tu Ania i kanał Po Taniości. Dzisiaj film w odpowiedzi na bardzo wiele Waszych pytań w komentarzach i na grupie Po Taniości, bo tam się co kilka dni pojawia, ile wydajecie na pytanie, ile wydajecie na chemię w domu. Podwyżki cen są kosmiczne, każdy z nas odczuwa inflację. Ja od kilku lat tak naprawdę bardzo mocno zmieniłam swój system, jeżeli chodzi o sprzątanie i chemię, jakiej używam. I zrobiłam to oczywiście bazując właśnie na budżecie i na tym, ile wydaję. Jeżeli chodzi o samą chemię, to nie jest na pewno wideo dla osób, które lubią sprzątać z wodą, octem, co to jest woda, ocet, soda oczyszczona i cytryna. Ja takich metod nie używam, bo ja po prostu nie lubię się w takie rzeczy bawić, to jest absolutnie nie dla mnie, kiedyś próbowałam. Ja używam zwykłej chemii, więc jeżeli nie chcę tutaj waszego czasu tracić, jeżeli szukacie metod takich bardzo mocno naturalnych, to ja tutaj opowiem o takiej jednej metodzie czyszczenia po prostu na parę i pokażę takie urządzenie, którym ja czyszczę czasami po prostu coś parą wodną, bez użycia żadnych środków chemicznych, ale to będzie tylko jedno małe urządzenie, więc nie chcę tutaj waszego czasu tracić, ja używam po prostu zwykłej chemii domowej. Jednak, jeżeli chodzi właśnie o chemię, ja mam takich kilka typów i trików na to, żeby te koszty oczywiście ograniczyć, ale nie ograniczyć jakości używanych produktów. Także pokażę wam moje ulubione absolutnie produkty, których używam od lat. Niektóre z nich będą dla was też dostępne w Polsce, bo widziałam, że te firmy już właśnie są dostępne w Polsce. Jest taki sklep Deals, w którym można te produkty kupić i będziemy dzisiaj sprzątać kuchnię, która jest już tak w miarę ogarnięta. I to jest, bo poprosiłam dzieciaki, żeby mi tutaj nastawiły zmywarkę, więc nastawiły mi zmywarkę, a my będziemy teraz czyścić kuchnię. Moja kuchnia ma pomalowane szafki. Na temat remontu kuchni jest oddzielne wideo na tym kanale. Ma pomalowane szafki, więc ten etap czyszczenia tych szafek, ponieważ ja tutaj muszę co kilka tygodni przemyć, jest inny niż czciłybyście jakieś takie laminowane powierzchnie, bo to nie jest laminat, tylko to jest po prostu farba na tych moich szafkach. Więc pokażę wam, jak ja to czyszczę. Pokażę wam też bardzo fajny... pokażę wam też kilka fajnych produktów, ale to nie bez spoilerów, że tak powiem. Także bierzemy się na początku za wyczyszczenie szafek, bo ja w ogóle po prostu idę od góry w dół, żeby tutaj sobie nie robić dwa razy roboty. Idziemy do czyszczenia szafek i ja będę używała takiej gąbki, która się nazywa gąbka Minki. I ta gąbka ma dwie różne powierzchnie. Jest taka bardziej... ja wiem, taka szorstka, ta powierzchnia jest bardziej szorstka, a ta powierzchnia z tej strony jest gładsza, ale to jest gąbka, która domywa wodą. Po prostu jedyne, co musicie zrobić, to zwilżyć ją wodą i ona jest bardzo delikatna właśnie takich powierzchni jak te moje malowane szafki, więc ja będę nią myła moje szafki, ponieważ one wymagają dzisiaj umycia i używam właśnie takiej gąbki, która jest bardzo gąbką delikatną i nie wymaga żadnych środków chemicznych. Tą gąbkę kupiłam w Home Bargains, ale ja jestem pewna, że w Polsce też ją znajdziecie. To jest firma Minki. Teraz produkt, który ja odkryłam niedawno, to jest taki produkt bardziej specjalistyczny. Jest to produkt firmy Evans i to jest produkt używany przez profesjonalne firmy sprzątające. Możecie takie produkty kupić bardzo tanio na przykład na Allegro, podlinkuję wam tutaj, wszystko będzie na dole. I to są produkty, które są dość silne, więc warto je sprawdzić w ogóle na jakiejś małej powierzchni, jak one działają. To jest produkt do usuwania tłuszczu do kuchni. I jest naprawdę bardzo, bardzo mocny. U mnie tego tłuszczu tutaj jest dużo, osadza się też na... mam stary okap, więc to też się wiecie, tam osadza i te sprawy. Więc ja go używam dość często i jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo skuteczny i nie śmierdzi, co najważniejsze. Więc to jest produkt, który jest delikatnie droższy, bo kosztuje prawie 3 funty. No ja zazwyczaj kupuję po funcie, także dla mnie on jest delikatnie droższy, ale jest naprawdę fajnym produktem i to jest właśnie produkt taki bardziej profesjonalny, który właśnie używają w takiej, gdzieś tam w kuchniach, wiecie, w restauracjach, te sprawy, żeby to właśnie nie było śmierdzące. Więc to jest jeden z takich produktów. Ja tutaj po prostu będę sobie tu ogarniała moją powierzchnię płaską.
będę się teraz brała za moją zmywarkę. Tu, nie zmywarkę, tylko za moją mikrofalówkę. I tu bym chciała Was na jedną rzecz uczulić. Jest taki sposób domowy, którym ja sobie zepsułam zmywarkę i go bardzo mocno nie polecam. To znaczy, wkładamy szklankę z wodą na tam 30 sekund czy minuta do zmywarki. Ja już to nie pamiętam, jakie to były zasady, ale wkładamy ją na pewien czas do mikrofalówki. Nie wiem, czego mówię o zmywarce non-stop. Wkładamy ją na jakiś czas do mikrofalówki i wtedy ta para wodna się wytwarza, no, po prostu nam wszystko tam nam ścieka w tej mikrofalówce i zbieramy to szybko ściereczką i wszystko jest cacuszko. Ja sobie tak zepsułam mikrofalówkę i musiałam potem kupować nową, więc bardzo mocno tego sposobu nie polecam, ale to tak jak mówię, na własną odpowiedzialność, być może ja zrobiłam to źle, nie będę drugi raz sprawdzała, czy powinnam to zrobić na krótszy czas, czy cokolwiek, bo tak jak mówię, ja po prostu nie będę tutaj tego testowała znowu na mojej mikrofali, także ja moją mikrofalówkę myję normalnie, po prostu płynem do mycia naczyń i gąbką. Zawsze tak myję mikrofale i tutaj dla mnie sposób taki najszybszy. Okej, jedną część kuchni mam ogarniętą, teraz idziemy w drugą, tą za mną i pokażę Wam takie produkty, na których absolutnie nigdy nie oszczędzam i które zawsze mam po prostu w kuchni, bo są takie produkty, które no, muszą być konkretnej marki, bo inna po prostu nie domywa tak dobrze i nie ma takiej satysfakcji, że tak powiem, z użytkowania tego produktu. I to jest kilka produktów, które ja mam w swojej chemii, że tak powiem, ponieważ tutaj, tak jak powiedziałam wcześniej, ja po prostu produkty swoje dzielę kategoriami, takie gdzie po prostu mi jest to obojętne, absolutnie kupuję co jest na promocji. Produkty, które zawsze muszą być konkretnej marki i konkretny produkt i produkty, które nie wymagają chemii i takie produkty takie typowo sprzątające, typu odkurzacze, które są takie bardziej specjalistyczne i do tego przejdziemy za chwilę, na które wydałam no miliony monet. Pokażę Wam teraz takie produkty, które dla mnie są, musi być ten konkretny produkt i to jest od lat. Jednym z nich są produkty do mycia marki Fairy. Nie zapłacili mi za promocję ani nic, używam ich od lat i ja po prostu nie mogę innym płynem do mycia naczyń myć naczyń, więc to jest produkt marki Fairy, bo naprawdę wystarczy kropla i on po prostu domywa wszystko. I drugim produktem też marki Fairy są, uwaga, uwaga, zamarkują. Są ich tabletki do zmywarki. I teraz to jest też jeden z tych produktów. Mało takich produktów jest, ale akurat ten jest jednym z nich, że kiedy one są na dobrej promocji, to wtedy ja kupuję ich po prostu więcej. Jednorazowo dla mnie to jest większy koszt, ale to są produkty, które starczają mi naprawdę na długo i te naczynia są faktycznie porządnie umyte. Jeżeli jeszcze chodzi o zmywarkę samą, to ja tak mniej więcej raz w tygodniu myję zmywarkę z takim po prostu takim płynem do czyszczenia właśnie do zmywarek i myję je tak, kiedy zauważam po prostu, że jest taka potrzeba, wtedy puszczam to na puste mycie, wrzucam ten płyn do zmywarki i on ma takie właściwości, że tam czyści tą całą zmywarkę, tak jakby ją serwisuje od środka. Ja te płyny kupuję zależnie co jest na promocji, więc dla mnie one wszystkie działają tak samo. Ten akurat jest z Lidla, W5 i naprawdę kupuję bardzo różne te płyny, tak jak powiedziałam, co jest na promce i co jest tańsze, to ląduje w moim koszyku. Także płyn do mycia zmywarki obojętne, a tabletki tylko i wyłącznie Fairy. Próbowałam innych, próbowałam tańszych. Też jeżeli chodzi o tabletki, dziewczyny często się dzielą takim tipem, że dzielą je na pół. Nie wiem, czy to działa, bo ja swoich tabletek na pół nie dzielę i pokażę Wam dlaczego. Ponieważ te tabletki wyglądają tak, ja się po prostu wkłada całą tabletkę, nie wiem, czy to się weźmie. Całą tabletkę po prostu wkłada się do zmywarki i nie mam pojęcia, czy to by zadziałało, gdybym ja ją podzieliła na pół. Więc ja swoich nie dzielę, bo to jest dla mnie zbyt dużo po prostu zachodu, jeżeli chodzi o te konkretne tabletki. Więc mówię tylko, tip jest taki, dziewczyny mówią, że działa i też im domywa tutaj naczynia w zmywarce. Także to i naprawdę on domywa wszystko.
Dobra, jeżeli chodzi o odplamiacze, to ja używam takiego z Pink Stuff i jest też drugi, on się po prostu nazywa OxyStain Remover i jest, wiem, że macie też go w Polsce, ktoś pokazywał, że są produkty Pink Stuff właśnie w Dealsie. To są bardzo dobre produkty, mają bardzo wiele fajnych produktów i one są naprawdę bardzo, bardzo tanie, więc warto się tej marce przyjrzeć. Ja używam ich odplamiacza i on kosztuje grosze i naprawdę psiknę sobie tam, gdzie mi potrzeba, wrzucam to do pralki, nie zmieniam nawet programu na jakieś bardziej zabrudzone cokolwiek i on odplamia wszystko. A tak jak powiedziałam, ja mam w domu piątkę dzieci, dlatego ja też się potrafię usypić nieźle. I drugi odplamiacz, Astonish, to jest taki odplamiacz w pudełku, w proszku. Szczerze powiedziawszy, nie wiem, czemu go kupiłam, z braku laku i kit doby. Podejrzewam, że takie było moje myślenie w sklepie. Aczkolwiek to jest też bardzo dobry odplamiacz, ja go po prostu mieszam delikatnie z wodą, tak robię z tego taką paćkę i na jakieś plamy takie bardziej oporne właśnie daję ten odplamiacz i jeszcze go dorzucam do pralki. Nie wiem, czy tak się powinno robić, ale ja po prostu idę taką, wiecie, im więcej, tym lepiej. Więc to jest firma Astonish i też ich produkty są tanie i są bardzo, bardzo dobre, więc jeżeli będziecie sobie próbowały jakieś nowe produkty, to polecam właśnie ten Astonish. I nie wiem, czy zauważyłyście już takie coś, że ja produktów, jak pokazuję Wam, one są naprawdę bardzo, bardzo podstawowe. No więc właśnie, z chemią, jak ze wszystkim, można bardzo mocno popłynąć. Marketerzy ciągle nas tutaj próbują skusić na kolejne zakupy, na kolejne ulepszenia produktów, które już i tak dobrze działały, a my się dajemy na to bardzo mocno nabrać. Jeżeli chodzi o produkty generalnie do domu, chemię, ja jestem absolutną minimalistką i kieruję się taką zasadą, że po prostu wybieram to, co znam. Nie oglądam reklam, więc to też nie jest dla mnie problemem. I kieruję się jak najmniejszą ilością produktów per pokój. To znaczy, na przykład, jeżeli ja używam produktu do łazienki, to będzie to po prostu produkt, którym ja całą łazienkę oblecę, potem podłogi jeszcze umyję produktem do podłóg i ewentualnie powierzchnie szklane umyję czymś do powierzchni szklanych. To są trzy produkty. I ja tutaj nie kupuję kolejnych produktów, typu na przykład ściereczki do takie specjalnie nasączone płynem, do mycia na przykład. Dla mnie to jest absolutne, dla mnie to jest po prostu bardzo złe dla środowiska, to jest jedna rzecz, dlatego że takie produkty są po prostu, no, bierzecie jedną ściereczkę, nie użyjecie jej ponownie, wytrzecie coś tym i po prostu to kosztuje bardzo też dużo pieniędzy. Więc warto się nad tym zastanowić, czy ja naprawdę potrzebuję jednego produktu tylko do mycia płyty indukcyjnej, jednego produktu tylko do mycia blatów, jednego produktu tylko do mycia okapu na przykład, jednego produktu do mycia zlewu, jednego produktu do mycia powierzchni szklanych. Zobaczcie, to macie 5 produktów, gdzie w większości jedna rzecz, ewentualnie dwie, tak jak u mnie ta ściereczka właśnie, załatwiłaby Wam ogarnięcie całej kuchni. Więc tutaj już zamiast 5 produktów kupować, wybierz sobie 2. Warto też patrzeć, co mają takie produkty uniwersalne na przykład. Cezar, co tam wyczyniasz? Więc warto tutaj naprawdę się zastanowić i pójść w taką stronę takiego minimalizmu i sprawdzić, co ja kupuję, dlatego że to jest polecane gdzieś na reklamach, czy ja mogę znaleźć jakąś tańszą alternatywę do tego typu produktów. Więc u mnie to jest absolutny taki minimalizm, ja kupuję tych produktów mało, bo też naprawdę można popłynąć, a jak jestem gdzieś u mnie w sklepie taki z chemią domową, no to na przykład jak widzę, że ja muszę kupić, że reklamują, na przykład firma, chyba Lenor teraz wypuścił takie kapsułki podtrzymujące zapach, to są kapsułki podtrzymujące zapach płynu do płukania. No to u mnie w głowie na przykład pojawia się takie pytanie, okej, czyli ten płyn do płukania nie jest wart swojej ceny, ani nie jest wart tego, żeby go w ogóle kupować, skoro ja muszę jeszcze kupować kapsułki, które będą podtrzymywały jego zapach. Czy na przykład ściereczki silikonowe, które też są beznadziejne i bardzo Wam nie polecam ich kupowania. Także to taki rant w środku filmu, po prostu po to, żebyście się zastanowiły, czy potrzeba Wam naprawdę oddzielny produkt do każdego miejsca małego w Waszym domu, czy są takie produkty, które po prostu jeden produkt załatwi Wam dużo różnych powierzchni, które po prostu można umyć i da Wam taki sam efekt. A naprawdę na chemii można popłynąć niesamowicie. Ja tę swoją chemię od lat
kupuję w takiej wersji bardzo minimalistycznej i naprawdę mi się to sprawdza. I tak jak powiedziałam, są produkty, które ja kupuję konkretnych marek, bo po prostu są dla mnie do moich potrzeb dostosowane, i są produkty, gdzie ja po prostu kupuję cokolwiek, co jest na promocji. To warto sobie przyjrzeć się naszym potrzebom, tym, co używamy, dlaczego tego używamy i jak to jest dostosowane do naszego stylu życia. Także idziemy teraz sprzątać dalej. Ja już kuchnię prawie ogarnęłam, teraz będę odkurzać i pokażę Wam, powiem Wam kilka słów o moim odkurzaczu. To jest absolutnie przekozakiem. Mam go kilka już miesięcy, więc mogę się na jego temat troszkę bardziej wypowiedzieć. Odkurzacz oczywiście Optimowa to mój ukochany Dyson. Pokazywałam Wam go w którymś vlogu, bo wtedy akurat do nas przyszedł i go pierwszy raz używałam. I naprawdę ten odkurzacz to jest coś, o czym ja marzyłam od lat. Podobno nie powinna się marzyć o rzeczach materialnych, ale co tam, ja chciałam Dysona i sobie kupiłam. I naprawdę ten odkurzacz jest kozak. To jest seria, nie pamiętam jaka, chyba V7. Są też inne odkurzacze na rynku, a nawet tutaj pisze Dyson V7 Animal. Są też inne odkurzacze na rynku, takiego typu bezprzewodowych. U nas on po prostu wisi sobie tutaj i tutaj jest jego miejsce, tutaj za lodówką. Wisi sobie Dysonik i naprawdę jest przegenialny. Najfajniejsze w nim jest to, że on ma te różne końcówki, ma bardzo dużo moc ssania i dzieciaki u mnie wszystkiego używają. Po prostu wymieniają sobie szybko końcówkę, to jest mega proste i od 7-latki do 13-latków u mnie po prostu używają go wszyscy, bo jego użycie jest naprawdę banalnie proste. I to, co jeszcze najważniejsze, on ma, jeżeli będziecie się zastanawiali tego typu odkurzaczami, ich cena zależy od czasu ich pracy, od ich baterii. Ja ten odkurzacz mam od, nie chcę skłamać, chyba od lutego albo od stycznia, nie pamiętam już. Jest początek maja, kiedy ja to nagrywam i ja kupiłam go z baterią 30-minutową. I dla mnie naprawdę nie było jeszcze takiego momentu, kiedy on mi odmówił pracy, bo musiałam go naładować. Na te moje po prostu, na moje tutaj całego domu odkurzenie, 30-minutowa bateria naprawdę jest kozak i nie warto się zastanawiać nad takimi większymi. Może ktoś w komentarzach, kto ma Dysona dłużej, może się powiedzieć na temat żywotności baterii, to byłabym bardzo wdzięczna dla osób innych, które być może będą chciały sobie go kupić. To jest moje zdanie po kilku miesiącach używania i tak, on ma wiele końcówek i naprawdę jakość użytkowania jest rewelacyjna. Jak już podkurzałam moim Dysonem, to powiem Wam, że jest taki drugi sprzęt, który naprawdę najbardziej chyba lubię w tym domu, i to jest sprzęt, który mam od lat, kosztował absolutne grosze. I wiem, że kiedyś można go było kupić w Polsce na Allegro, a teraz podejrzewam, że jest dosyć mocno popularny. To jest po prostu taki mop ze spryskiwaczem, wygląda w ten sposób. To jest mop, który ja kupiłam w Home Bargains. To jest mój trzeci mop i ten wytrzymał ze mną najdłużej. Jakbym miała powiedzieć, jaki jest mój ulubiony sprzęt w domu, absolutnie to chyba byłby właśnie ten mop. Chyba nawet Dysona tak nie kocham jak tego mopa, dlatego że nie potrzebujecie miski z wodą, nie potrzebujecie tego, wiecie, tam wyrzynania tego mopa. Ja tak kiedyś sprzątałam zawsze. I tego wszystkiego, tylko po prostu jedyne co robicie, to wyjmujecie go z szafki, ewentualnie napełniacie to wodą z płynem. Ja tą wodę z płynem nie wymieniam przy każdym myciu, ona tam potrafi być kilka tygodni, na pewno się nic nie dzieje z nią. Także to jest to. I te nakładki, które na niego tutaj macie, to one są do prania w pralce, więc naprawdę rewelacja, jest to łatwe do utrzymania w czystości. I nic się z tym nie dzieje, więc ja biorę się za jazdę na szczocie i szmacie tak zwanym. Kuchnia i jadalnia już ogarnięta, a ja pokażę Wam znowu bardzo fajną ścierkę, też firmy Minki. I też to jest ścierka specjalnie przeznaczona do sprzętu elektronicznego i do drewna chyba, no nie wiem, ja nią tutaj czyszczę takie powierzchnie drewniane albo udające drewno. I to jest taka zwykła ściereczka takiego specjalnego materiału, które po prostu nie używacie znowu bez
chemii. Więc taka jedna ścierka, kupiłam ją rok temu, używam ją w moim cotygodniowym sprzątaniu, właśnie jeżeli chodzi tutaj o wycieranie jakichś takich powierzchni elektronicznych, żeby tam na to nie psikać i tego typu rzeczy. Więc ja się biorę za sprzątanie tutaj dużego pokoju i w tym pokoju będę używała tylko tej ściereczki, odkurzacza i mopa. I to jest wszystko, co ja w tym pokoju będę używała. Więc znowu widzicie, że naprawdę można bardzo mocno zminimalizować koszty użycia chemii w naszym domu bez wpływu na jego czystość. Ja już tutaj prawie skończyłam sprzątać. Ogarnięcie tutaj dużego pokoju to było naprawdę 10 minut. Za mną jeszcze bajzer, ale po prostu Iza leży pod kołdrą. Jeżeli chodzi o łazienkę, tutaj się rozstajemy, już nie zabiorę Was do mojej łazienki, ale pokażę Wam kilka takich produktów, które używam i które są naprawdę godne uwagi. I powiem Wam też o takich produktach, których nie używam i uważam, że po prostu są zbędne. Pierwszym produktem, który używam w łazience, jest produkt do pleśni i grzyba. Wiadomo, łazienka, wilgotno. Ja mieszkam w Szkocji, więc tutaj ten grzyb jest gdzieś tam bardziej, występuje w zwiększonej częstotliwości niż może w innych domach. Więc produkty do grzyba, ja używam produktów Astonish i są naprawdę bardzo, bardzo mocne i właśnie gdzieś tam jak fuga nam czasami po prostu gdzieś zagrzybi się, to tego produktu używam. Kolejnym produktem bardzo fajnym właśnie w łazience, jeżeli chodzi właśnie o takie jakieś naloty różnego typu, czy tam właśnie do czyszczenia na przykład płytek, jak albo fugi, jest myjka parowa. Ja mam taką najprostszą myjkę z Lidla. To nie jest żadne tam high life i szczerze powiedziawszy, jeżeli będziecie jej dużo używali, to tej Lidlowej nie polecam. Ale na takie raz na jakiś czas użycie takiej myjki, ta Lidlowa jest naprawdę w porządku. Nie polecam jej z jednego powodu. Dlatego, że on jej dosyć długo zajmuje to, żeby ona się nagrzała. Ma bardzo małą powierzchnię, taką, ma bardzo małą ma bardzo małą tą taką objętość na wodę, więc to się dosyć szybko zużywa i potem ona się dosyć długo ochładza, żeby w ogóle można ją było otworzyć z powrotem. Więc to po prostu trzeba sobie tak jakby rozplanować jej użycie. Znowu, dla mnie to był sprzęt za chyba 15 czy 18 funtów, my jej używamy kilka razy w roku, więc ja jestem w stanie to przeżyć i nie będę tutaj inwestowała jakichś większych kwot pieniędzy, ale myjka parowa jest naprawdę fajnym właśnie sposobem na sprzątanie łazienki. I jeszcze takie dwie rzeczy, których ja używam w łazience, czyli to jest po prostu taki zwykły spray do łazienki, cokolwiek jest na promocji, to ja po prostu te produkty kupuję, to znowu druga sprawa, i płyn do mycia toalet, znowu, cokolwiek jest na promocji, to ja po prostu to kupuję. I jeżeli chodzi o takie produkty, których ja do łazienki nie kupuję, no to są właśnie na przykład takie odświeżacze powietrza i odświeżacze do toalet, takie wkładane do środka. Ja sobie to uświadomiłam niedawno tak naprawdę, że ja te produkty kupowałam bardzo dużo w Polsce, takie kostki do WC, a tutaj nie kupiłam tego od lat. Nawet nie jestem w stanie powiedzieć, czy w ogóle są takie produkty dostępne tutaj na rynku. Podejrzewam, że są. I to jest jedna z takich produktów, które gdzieś tam ja kupowałam, bo moi rodzice to zawsze kupowali. I ostatnio sobie tak właśnie uświadomiłam, że mówię, kurczę, ja od 6 lat tutaj jak jestem, nie użyłam takich kostek. Uważam po prostu, że to jest zbędne. I to jest właśnie jedna z takich rzeczy. Także podsumowując to wideo, warto sobie zapytać się po prostu samego siebie, co tak naprawdę mi jest tej chemii potrzebne, które produkty są dla mnie ważne, żeby były takich, a nie innych marek, bo sprawiają po prostu, że mój komfort psychiczny na przykład jest lepszy i generalnie uważam, że są warte swojej ceny. Które produkty używam tylko dlatego, że jest reklama, że moje znajomi używają, że po prostu nie są warte swojej ceny i mogę spokojnie je zamienić na tańsze. Które produkty mogę zastąpić, jak na przykład u mnie, znowu, tego typu ściereczki, gdzie używamy ich bez chemii i mi tutaj wszystkie po prostu takie powierzchnie płaskie typu meble właśnie takimi ściereczkami wycieram kurze nimi i naprawdę są świetne i kosztują bardzo, bardzo mało. Takie ściereczki też są na przykład do mycia szyb i można wtedy szyby myć bez użycia płynów do mycia szyb. Mam taką ściereczkę w domu. Gdzieś ją zgubiłam, więc wam jej nie pokażę, bo pewnie gdzieś jest w praniu, ale naprawdę są rewelacyjne. Jak mam właśnie jakieś szyby do umycia, to właśnie używam takich ściereczek.
i w które sprzęty chcę i jestem w stanie właśnie zainwestować. W moim przypadku to było, to był odkurzacz Dyson i to był taki tak naprawdę jedyny sprzęt taki z takich droższych sprzętów do domu, których ja używam i naprawdę jestem z niego bardzo, bardzo zadowolona. Także to tyle. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał i trochę Wam tak rozjaśnił kwestię zakupu chemii domowej. To są moje absolutnie ulubione produkty. Wszystkie linki i wszystkie nazwy produktów, których ja używam, jeżeli czegoś o czymś nie wspomniałam, wspomnę o tym na dole, ale tak jak powiedziałam, tych produktów jest naprawdę mało. Mamy tutaj dużą chałupę, rodzinę 7-osobową i ja jestem, jeżeli chodzi o chemię, minimalistką i uważam, że tak jakby jeden cel, jeden produkt, albo jeden pokój, jeden produkt, więc ja po prostu nie uważam, że powinniśmy mieć 5 produktów przeznaczonych do tego samego celu, albo na przykład produktów, które nam gdzieś tam, nie wiem, zwiększają na przykład, przedłużają nam na przykład zapach z prania. No ja akurat szczerze powiedziawszy uważam, że to jest w ogóle bezsensowne i bezcelowe, tak samo jak chusteczki nawilżane do właśnie do mycia różnych powierzchni, uważam, że to jest w ogóle mija się z celem. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie, dajcie znać koniecznie w komentarzu, jak to u Was wygląda, czekam na wasze tutaj podpowiedzi, może jakieś macie fajne tyki, tipy właśnie takie, na tego typu rzeczy i to tyle, dziękuję Wam bardzo za oglądanie, pa pa pa.